Robert Wardzała, prezes Tarnowskiego Klastera Przemysłowego i kandydat na posła Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam państwa. Zacznę od cytatu, podobnie jak uczyniłam to godzinę temu w rozmowie z radnym z klubu PiS Dawidem Solakiem. Bez szybkich decyzji i działań Stadion Miejski w Mościcach się rozsypie, a żużel przestanie istnieć. Tak powiedział wczoraj w programie Słowo za Słowo szef grupy Azoty dr Wojciech Wardacki i zaapelował do władz miasta o bardziej aktywne wsparcie dla infrastruktury sportowej, bo jego zdaniem opóźnianie decyzji o rozpoczęciu remontu Stadionu Miejskiego nie służy renomie Tarnowa. Jak informowaliśmy, urzędnicy będą się starali, takie deklaracje wysyłają o pozyskanie pieniędzy m.in. z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Radny z klubu PiS Dawid Solak uważa, że prezydent ma szansę na takie wsparcie, a ja pytam pana wprost, czy ten remont powinien się odbyć i czy rzeczywiście do niego dojdzie? Czy takie są szanse? Powinien się odbyć. Ten obiekt rzeczywiście wymaga interwencji. Jest to wieloletni obiekt, który naprawdę już był ratowany kilkakrotnie i byłoby najlepiej, gdyby zgodnie z zapowiedziami polityków, którzy chociażby konferencję prasową organizowali na stadionie, że takie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu będzie, by ono trafiło do miasta, byłoby najlepiej, gdyby tak się stało. Czy tak się stanie, to oczywiście zobaczymy. Natomiast z tego, co ja wiem, to dzisiaj w wieloletnim planie finansowym miasta zapisane jest 40 milionów już na modernizację tego obiektu i plan, czy nowy projekt, który zgodnie jakby po zderzeniu z rzeczywistością rynkową, gdzie okazało się, że najtańsza oferta na modernizację stadionu to była chyba 89 milionów, a droższa sto kilkanaście, no tyle pieniędzy nie było w mieście, dlatego przetarg został unieważniony i od nowa jest projektowany jakby cały proces modernizacji, który będzie etapowany i w tym momencie do końca roku powinny być gotowe projekty. Ja cały czas się tym interesuję, cały czas od lat tak naprawdę chodzę, próbuję coś zrobić z tym tematem, szukając jednocześnie wsparcia finansowego, czyli bo dla miasta jest to duży wysiłek. Czyli w najbliższym czasie nie dojdzie do remontu stadionu, to tak jak mówi prezes grupy Azoty Wojciech Wardacki, stadion się rozsypie, a żużel przestanie istnieć? Jest taka groźba? Nie. Powtórzę się jeszcze raz. Do końca roku będą gotowe projekty, które zakładają etapowany remont i modernizację tego stadionu. To oznacza... To w takim razie jakie są szanse na remont? Czasowe szanse? To jak będzie projekt, to pewnie będzie zaraz rozpisany przetarg, tylko na etapowaną modernizację. To oznacza, że na przykład na trzech różnych modułach będzie stadion remontowany w taki sposób, żeby można było z niego korzystać. O co zresztą zabiegała spółka żużlowa, by nie wyłączać tego stadionu z użytkowania w czasie modernizacji. To jest bardzo sensowne. Tu są kibice, tu są sponsorzy. No to wszystko się broni. Tarnów Arena, bez jaskółki w nazwie, ale z taką grafiką w logo tego projektu, który właśnie w tym momencie wygrał w specjalnym konkursie. Dobra decyzja władz miasta. Tutaj mam wrażenie, wchodzimy w taką dyskusję serce i rozum, ponieważ ja sam jestem bardzo blisko z jaskółki klubu Unitarnów przez lata tutaj funkcjonuje. No to powinna być ta jaskółka w nazwie, czy nie? Tak jeżeli po prostu. Popatrzymy, to już tak całkowicie na ludzie mówiąc, jeżeli popatrzymy z góry, to widzimy, dach jaskółki został tak zaprojektowany do tej hali, że widać, że to jest ogon lecącej jaskółki. To po pierwsze. Po drugie, z tego co wiem, grupa Azoty została zaproszona do tego projektu, by partycypować prezes w kosztach. Wojciech Wardacki twierdzi, że żadnego oficjalnego wystąpienia w tej sprawie nie było. Ja mam wiedzę taką, że takie zapytanie poszło do grupy Azoty, aby weszli w nazwę i partycypowali w utrzymaniu kosztów. Z tego co wiem, nie było takiego zainteresowania, więc teraz tak, patrząc na ogólnopolskie trendy, rzeczywiście jest tak, że zaprasza się różne koncerny do tego, by uczestniczyły w nazwie. Kiedyś taka dyskusja się przytoczyła, jeżeli chodzi o klub żużlowy Unię Tarnów, czy grupa Azoty umieszczać w nazwie. Ja pamiętam podzielone głosy kibiców, którzy mówili, nie, absolutnie tylko Unia Tarnów, nie może być grupa ja Azoty Unia Tarnów. Czy dzisiaj nazwa tak jest. Jaskółka powinna być właśnie w tej nazwie? O jaskółkę I pytam. Wrócę jeszcze raz do pierwszej mojej sekwencji. Wchodzimy w dyskusję rozum i serce. Moje serce podpowiada mi, że powinna być. Ekonomia i patrząc na to, co się będzie działo przez kolejne 20 lat z tą halą i jakich partnerów możemy pozyskać, którzy wejdą w nazwę, no bo jeżeli to będzie się, jeżeli ta hala formalnie będzie nazywała się jaskółka, no to pewnie ciężko będzie Tauron do tej jaskółki przykleić, czy też jakby inną nazwę, tym bardziej, że to właśnie zakłady azotowe formalnie są właścicielem i jakby symbolem tych zakładów azotowych przez lata była jaskółka, więc to tak naprawdę wywodzi się z tej strony.
to jest trudny temat, dlatego że dzisiaj my jesteśmy na miejscu i wszyscy rozumiemy, co to jest za spółka. Ja też to kocham, rozumiem, czuję, ale krakowianin, nie wiem, mieszkaniec Gorlic czy jeszcze innych lokalnych miejscowości nie zawsze będzie kojarzył wprost taką halę z tą nazwą. No dobrze, ale tarnowscy kibice mówią wprost, my chcemy jaskółki w nazwie. Tak, tak, no dlatego mówię, moje serce podpowiada mi jaskółka. Natomiast rozumiem retorykę i sposób podejścia do tematu i absolutnie rozumiem ekonomikę tej sytuacji i że to, że próbuje się to złożyć pod potencjalnego partnera, żeby można było w nazwie umieścić na przykład PGE albo Tauron, albo może Grupa Azoty, jeżeli by się zdecydowała, jeżeli takiego zapytania nie było, to pewnie będzie. No to w tym momencie główną nazwą byłaby taka firma, która dotuje ten obiekt i pozwala go utrzymać na godnym poziomie. Więc w tym sensie to się broni. Natomiast całkowicie rozumiem podejście kibiców. Ja sam i moje serce chętnie widziałbym tam w nazwie jaskółkę. Prawica w najbliższych wyborach parlamentarnych 13 października liczy nawet na 7 mandatów w okręgu tarnowskim. Ile dla Koalicji Obywatelskiej pan ma miejsce drugie są na liście? Różne, będzie są, mandat? Są różne analizy. Jedni mówią o 6, inni o 7 rzeczywiście. W naszym przypadku myślę, że absolutnie minimum to są 2 mandaty. Myślę, że będziemy walczyć o 3. Będzie pan posłem? Znów? Jeżeli mieszkańcy tak decydują, to będę. Jaka to będzie kampania? Bardzo aktywna, ona jest krótka, mało czasu. Tak naprawdę to cały czas mamy kampanię. Każda nasza działalność bieżąca przez lata to jest kampania. To jest odpowiedź na potrzeby ludzi, na potrzeby, na problemy. Ja to robię cały czas rozmawiam z ludźmi, pracuję, staram się odpowiadać na bieżące potrzeby lokalne. I jeżeli mogę powiedzieć o kampanii, to nie będzie nic innego niż to, co przez ostatnie 12 czy 15 lat robię. Nic innego. To będzie normalna praca dla ludzi, dla regionu, tak samo jak zawsze. Dlaczego chce być pan znów posłem, panie prezesie? Ponieważ miałem okazję uczestniczyć już w działalności parlamentu. To jest wielki zaszczyt, to jest wielka odpowiedzialność, to jest też mnóstwo pracy, ale też mnóstwo możliwości. Ja sam walcząc o interesy Tarnowa i regionu wtedy, kiedy byłem posłem, chociażby o utrzymanie siedziby Grupy Azoty w Tarnowie, bo było zagrożenie wyprowadzenia tej siedziby, wiadomo, z czym się to wiąże, podatki dla miasta i tak dalej. Próby przejęcia wrogiego przez wschodni akurat wtedy kapitał, które blokowaliśmy, szukaliśmy rozwiązania, żeby stworzyć tak zwaną złotą akcję. Ale tego zagrożenia już nie ma, dlatego dobrze, dlaczego ale, dzisiaj ale wtedy pan było, ponieważ dzisiaj mamy nowe wyzwania, nowe potrzeby, nowe problemy. Ja chciałbym, żeby środki, które do tej pory nie trafiają do Tarnowa, albo w ostatnich latach nie trafiają do Tarnowa, chociażby hala Jaskółka jest przykładem tego, że była taka próba, była aplikacja o środki zewnętrzne z ministerstwa. Wtedy spotkaliśmy się z odmową, tych środków nie ma. Stadion jest kolejnym przykładem, który właśnie idealnie pasowałby na wsparcie ministerialne, bo takie wsparcie mamy wiele przykładów w Polsce, gdzie środki ministerialne trafiają do takich obiektów, gdzie jest to największy obiekt w regionie i będzie przez wiele lat służył mieszkańcom nie tylko Tarnowa, ale całego regionu. Mam przed sobą chyba informację z ostatniej chwili, bo mail odpowiedni z taką treścią przyszedł około 1 w nocy. No i czytam, tarnowski klaster przemysłowy, którego jest pan prezesem, zdecydował się na przygotowanie wniosku o dofinansowanie odwiertów, które potwierdzą występowanie na naszym terenie gorących źródeł. Co to za informacja? Kiedy i gdzie te odwierty? To jest bardzo odważny projekt, na który się zdecydowałem i chcę go zrealizować. Powiem tak, na skróty mówiąc. Atlas, który przygotowany jest przez AGH, zakłada, że w naszym terenie obecne są gorące wody. Bardzo głęboko, to jest 3,5 km pod ziemią. To wymaga bardzo skomplikowanej operacji. Jest specjalna ekspertyza, rozumiem. Tak, jest taki atlas opracowany przez profesorów AGH, który pokazuje, że chociażby na przykład w Radłowie jest bardzo wysoka temperatura, która jest dużym źródłem energii, takim bardzo perspektywicznym dla ewentualnego użytkownika. W Dębicy podobno jest to ten sam ciąg. Już się przygotowują do takiego odwiertu i dokładnie na ulicy Traktorowej mamy taką działkę, która ma prawie 5 hektarów, to jest 700-800 metrów na wprost od MPEC-u, z którym jestem już posłowie. Z panem prezesem Rodakiem rozmawialiśmy, jesteśmy w przeddzień jakby podpisania pewnego draftu, dokumentu, nazwijmy to listem intencyjnym, który zakłada, że MPEC jest gotowy odbierać od nas ciepło, jeżeli potwierdziłyby się te badania AGH-u, że rzeczywiście to ciepło tam jest. I ta temperatura jest na tyle wystarczająca, żeby mieszkańcom ogrzewać kaloryfery, mieszkania, czy też wodę w kranach.
Stanach ciepłem z geotermii. A ja w takim razie zapytam, ile będzie kosztowało wykonanie takiego odwiertu i kto za to zapłaci? Już mówię, no właśnie cała historia polega na tym, że nie zapłacimy za to nic, zapłaci za to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Taką aplikację o takie środki może wykonać samorząd. My jesteśmy podmiotem, który może przygotować to wszystko, zestroić, uzyskać pozwolenie u marszałka. Czyli ruch po stronie prezydenta. Tak jest. I w momencie, kiedy będziemy mieli prawie gotowy ten projekt, to moment aplikacji o te środki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska musi nastąpić z pozycji samorządu, czyli ze strony pana prezydenta. Ja jestem również po rozmowie z panem prezydentem, pan prezydent jest gotowy na to, czeka na nasze działania, na efekty naszych działań i jest gotowy aplikować o takie środki, by je pozyskać. Później my jako klaster, oczywiście ta forma prawna jest do dopracowania, bo ja jeszcze w tej chwili szczegółów nie znam, będziemy realizować całe to przedsięwzięcie, a z panem Rodakiem, z MPC-em, z którym długo rozmawialiśmy, z inżynierami, z wieloma specjalistami, bo opracowywaliśmy to, powiedzmy, no, jakoś tam teoretycznie, jak to mogłoby wyglądać, byśmy jakby dopracowali formę współpracy, czy to ciepło było, w jakiej formule to ciepło było przekazywane do MPC-u. No i teraz kolejna ciekawostka, ponieważ jak dla każdego jest jasne, że w lecie kaloryfery nie grzeją, więc taki MPC dużo mniej produkuje ciepła w lecie, a w zimie jest go potrzeba dużo więcej. Kiedy taki odwiert miałby się odbyć? Już dojdę do odwiertu, tylko skończę na tym, że jeżeli to ciepło nie będzie odbierane od nas w 100% przez MPC, ponieważ w lecie kaloryfery nie grzeją, to będziemy z tego ciepła produkować energię elektryczną, którą będziemy sprzedawać do sieci. Więc to jest kolejny element, jako ciekawostka, która może być, po pierwsze, proekologiczna, innowacyjna i mam nadzieję, w dużej mierze pomoże też walczyć z zjawiskiem smogu w naszym regionie, gdzie kolejne domy, kolejne rodziny będą się decydowały na podpięcie pod sieć MPC. Kiedy? Jeszcze raz zapytam. My w ciągu 2 tygodni powinniśmy mieć pierwsze projekty takie merytoryczne, ponieważ jest to bardzo skomplikowana rzecz. No umówmy się, że tutaj takich specjalistów w Polsce od geotermii to też no nie jest tak, że jest kolejka. Takie zlecenie zrobiliśmy, wykonaliśmy, czekamy na pierwsze materiały i będziemy za chwilę rozpisywać przetarg na studium wykonalności. Mam nadzieję, że to jest przełom roku, gdzie będziemy już konkretne decyzje w tej sprawie mogli podejmować. Co najważniejsze, jest pełna zgoda, że warto to robić i w otoczeniu absolutnie chęć współpracy, co też jest nowością, bo pamiętajmy, że spółki miejskie, akurat to jest przykład, jeżeli to się uda, spółki miejskie, MPC i klaster będą ze sobą współpracować bardzo ściśle. Robert Wardzała, prezes Tarnowskiego Klastera Przemysłowego i kandydat na posła z listy Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.